błędy wierzącym. Nie demonstrując ukrywał nawet w kaplicy swoją znaną twarz. Wielką religijność świętej pamięci Jana Kubuszewskiego dostrzegali także jego koledzy ze środowiska artystycznego. Głęboko wierzący kiedyś powiedział: nigdy nie zgodziłem się, by w jakiejkolwiek sztuce mówić coś przeciwko Bogu, czy choćby tylko przeciwko tej instytucji, jaką jest Kościół. Nie będę dla kariery czy jakiegoś złamanego grosza mówić tego, w co nie wierzę. Świętej pamięci Jan Kubuszewski spoczął na warszawskich Powązkach. Tłumy odwiedzających, rosnąca liczba zawinięć oraz statki większe niż w poprzednich latach. Tak wyglądał tegoroczny sezon statków pasażerskich w porcie Gdynia. To już koniec sezonu turystycznego w gdyńskim porcie. To był dobry dla nas sezon. Przyznaje wiceprezes do spraw finansów portu Maciej Bąk. Port cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów i armatorów. Przypływa do nas nieco więcej statków, ale przede wszystkim gościmy więcej pasażerów. Do nadbrzeża francuskiego wycieczkowce zawinęły aż 54 razy. Wraz z nimi przypłynęło aż 118 tysięcy pasażerów. Przyszły rok zapowiada się jeszcze lepszy niż ten. Nastąpi wzrost około 10%, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Czyli ponad 130 tysięcy pasażerów. Skąd taki wzrost popularności gdyńskiego portu? Ma naprawdę doskonałe warunki nawigacyjne do przyjmowania największych statków na Morzu Bałtyckim. Przyznaje dyrektor do spraw marketingu i współpracy z zagranicą w gdyńskim porcie Maciej Krzesiński. Do tego dochodzi jeszcze interesująca oferta turystyczna. Dbamy o to, żeby turyści w regionie się bardzo dobrze czuli, żeby spełniać ich oczekiwania, ale też trochę, żeby kreować te ich potrzeby i proponować to, o czym może nie do końca jeszcze wiedzą, a miejmy nadzieję przypadnie do gustu. Podkreśla zastępca dyrektora Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Magdalena Węgrowicz, a większa ilość turystów to korzyści dla całej branży turystycznej w regionie. Gdyński port już szykuje się na przyszłoroczny sezon wycieczkowy. Będziemy mieli po raz pierwszy w ogóle w polskich portach statek Disneya. To jest taka nasza perełka przyszłoroczna, która do nas wpłynie, ale też uchyla rąbka tajemnic, że będą do nas wpływały dwa statki, które pobiją aktualny rekord, jeżeli chodzi o długość statku wpływającego do portu Gdynia. Wśród nich mierzący ponad 333 metry wycieczkowiec MSC Splendida. Turecka ofensywa w północnej Syrii coraz bliżej. Nie wezmą w niej udziału Stany Zjednoczone, które już zaczęły wycofywać swoje wojska z obszarów przygranicznych. Turecka ofensywa przeciwko siłom kurdyjskim w północnej Syrii była zapowiadana już dużo wcześniej. Teraz staje się faktem. W nadgranicznej miejscowości na południowym wschodzie kraju Turcja gromadzi wojsko oraz broń. Turecki prezydent podkreśla, że operacja zbrojna będzie prowadzona zarówno z powietrza, jak i siłami lądowymi. Recep Erdoğan domaga się dla swego kraju własnej strefy kontroli w północnej Syrii, dokąd można by było również przesiedlić miliony syryjskich uchodźców przebywających obecnie w Turcji oraz w Europie. Znając prezydenta Erdoğana i jego autorytarne zapędy oraz brutalność polityki, którą dotychczas realizował, no to raczej można powątpiewać, czy rzeczywiście dobro uchodźców jest tym, co nim kieruje. Raczej jest to chęć po prostu uderzenia w Kurdów, którzy na tych terenach obecnie panują. Podkreśla politolog dr Jarosław Jarząbek. USA, dla których Turcja jest ważnym sojusznikiem w walce z tak zwanym państwem islamskim, zadeklarowały w sierpniu swą pomoc w utworzeniu strefy bezpieczeństwa, ale żądany przez Erdoğana termin jej powstania upłynął z końcem września. Wczoraj temat ten powrócił. Chodzi o rozmowę telefoniczną Erdoğana i Trumpa, podczas której padła zapowiedź wspólnego spotkania. Najprawdopodobniej nasza wizyta w USA odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Wizyta ta odbędzie się w Waszyngtonie, podczas gdy będą spotkania między delegacjami. Bezpośrednie spotkania umożliwią nam dogłębną dyskusję na temat stosunków między Turcją a Stanami Zjednoczonymi, a także na temat rozwoju sytuacji w regionie. Po tej rozmowie
rozmowie Biały Dom poinformował, że amerykańskie oddziały w Syrii wycofają się z obszaru przy granicy z Turcją w związku z planowaną ofensywą. Siły amerykańskie nie będą wspierały tej operacji ani nie będą w niej brać udziału. Dziś syryjskie siły kurdyjskie wspierane przez Amerykanów oświadczyły, że pododdziały armii USA rozpoczęły wycofywanie ze strefy na północy Syrii przy granicy z Turcją. Kurdowie ostrzegają, że ofensywa turecka doprowadzi do powrotu tzw. państwa islamskiego. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu, pogodnie i bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany na terenach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W górach w porywach do 80 km na godzinę, południowo-zachodni i południowy. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1008 hektopaskali. Ja rozpraw nie muszę, to wiesz.